Siemanko, witajcie, z tej strony Naczelnik Fun City, a to kolejny odcinek z gry Prison Architect. W tym odcinku zrobimy sobie zieloną milę, czyli blok śmierci, ale na początku musimy sobie zakupić prawnika, który kosztuje 5000, więc to za chwilkę. Tutaj sobie jeszcze przydzielę troszkę pracowników do pracy w sklepie. 4 maksymalnych. Oraz zrobię sobie też tutaj te programy. Uruchomimy sobie te, które mi jeszcze zostały, czyli kurs przygotowawczy oraz kurs z zakresu edukacji ogólnej, niech będzie. I dla personelu to na razie sobie darujemy, niech będzie. Chciałbym sobie kupić ten teren na górze i zrobić to, ten blok śmierci gdzieś w tym miejscu, żeby też osoby z zewnątrz, które przyjdą na egzekucję, miały po prostu, no wiecie, no blisko z ulicy, żeby nie chodziły przez całe więzienie, bo to, no, to nie jest zbyt dobre. Także sobie to musimy ogarnąć. Także co my tu jeszcze mamy z dotacji, jak sobie tak spojrzymy. Można by ogarnąć te porządki w narzędziach, czyli zablokować dostęp do kradzionych narzędzi. Dobra, to wydaje mi się, że jest jeszcze do ogarnięcia. To chyba trzeba zrobić te brameczki, żeby nie było nigdzie możliwości zabrania rzeczy, między innymi tych piór, bo to są właśnie broń metal, broń. Tutaj brameczkę mamy. Tu by jeszcze wypadało też ogarnąć. Tutaj już mamy porobione. Tu możemy wziąć telefon, ale tu i tak nie można wejść. Można wejść jedynie do psychologa, ale no tam też chyba... A nie, można też pióro. O, to też by wypadało jakąś brameczkę zrobić, więc tych bramek tutaj trochę by było, szczerze mówiąc. Tutaj dojścia nie ma, tutaj też dojścia nie ma. Kij, broń, ale no akurat tego to za bardzo nie wykryjemy. Dobra, więc na razie niech będzie. Mamy tu już wszystko podłączone. Woda chyba wszędzie ciepła jest. To sobie też jest tutaj na szybko sprawdzę. Temperatura. Tu jest problem, bo nie dochodzi mi woda. Tu by jeszcze wypadało gdzieś sobie zrobić jakiś boiler, ale za bardzo nie mam miejsca, żeby go tutaj usadowić. Tutaj też widzę, że woda... Aha, bo to jeszcze się buduje, okej. No to raz, dwa, trzy. Raz. Może to jeszcze raz sobie zrobię. To się ogarnie, dobra. Także skąd, moi drodzy, wziąć pieniądze? Wykonaj 2 luksusowe łóżka. No dobra, ale jak to zrobić? Ja mam tutaj wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia, a łóżek nie robią. Chyba na tym stole stolarskim będą robić, ale póki co jeszcze za bardzo nie mam. Chyba te kursy muszą być ogarnięte, wtedy dopiero to będzie dostępne. Dopilnuj, aby 10 więźniów zdało kurs, to się chyba ogarnie. Aby jeden więźniej zdał kurs zakresu ogólnego, okej. I za to jest 40 tysięcy. No to mi się, moi drodzy, podoba. Poza odcinkiem zmieniłem też sobie w potrzebach. Dałem troszkę dłuższą przerwę na 40%, bo nie mogli się nawet załatwić ani zjeść porządnie. Więc mamy to ogarnięte. Dobra. Co ja tutaj mogę zrobić? Ja mogę sobie, moi drodzy, sprzedać udziały, szczerze mówiąc. Za 34 tysiące dostanę za to. I to jest bardzo dobra cena. 10%? Ja w sumie tego nigdy nie robiłem. Pewnie wiele osób z was również. Myślę, że możemy spróbować. Dobra, sprzedamy sobie udziały. Mamy już sporo hajsu. To kupimy sobie za ten hajs między innymi nową część oraz prawnika sobie odblokujemy za 5000. Dobra, możemy teraz przystąpić do przyspieszenia czasu, po pierwsze, żeby to już odblokowało się tam szybciutko. A my w tym czasie będziemy, moi drodzy, planować. To sobie też wyłączymy. I tak, zielona mila miała mniej więcej, zaraz sobie to ogarniemy. Tak, z tej strony tutaj gdzieś zrobiłbym prawdopodobnie na 3 kratki, to jest 3 na 3 ten, no, to krzesło elektryczne. Więc tu by było takie pomieszczenie z tym krzesłem elektrycznym na przykład. Coś takiego. Chociaż tutaj bym takie jeszcze jakieś małe pomieszczenie zrobił, gdzie będzie znajdować się ten przełącznik tego prądu, który też tam był w filmie. Na przykład dopiero tutaj by to było, te krzesełka, to elektryczne.
A tutaj dla osób, które no, przyszły to zobaczyć, byłyby takie siedzenia. To wyglądało mniej więcej w ten sposób. Wejście było z tej strony tutaj. I w sumie to też możemy tak to zrobić, bo czemu by nie? Więc tutaj byłoby to wejście. To oczywiście wszystko będzie zrobione z obiektów. Ławeczki. W ten sposób tutaj również będzie obiekt. Znaczy, to jest akurat ścieżka, ale to mniejsza z tym. Będzie obiekt. I to myślę, że może być takiej wielkości tutaj. Tutaj się zrobi te takie, kraty, żeby było widać, co tam się dzieje. Dobra, no i teraz możemy przystąpić do budowy tych cel. Tutaj będzie jeszcze taki korytarzyk. Tu bym sobie w sumie zrobił wejście do tego, na przykład w ten sposób, żeby można było jakoś się tam dostać. I nie wiem, czy tutaj też takiego jeszcze korytarzyka małego nie zrobić, takiego osobnego tutaj, żeby takie było wejście i dopiero tutaj blok taki, no, wejście do tego całego bloku. Myślę, że może być to w ten sposób. Okej. I teraz tak, z tego co kojarzę, po środku tego było biurko sobie stało i były tutaj cele. Jak te cele teraz wyjdą? Mniej więcej w ten sposób. Okej, także to sobie można o jeszcze jedną kratkę, myślę, bez problemu rozbudować. Coś takiego sobie to zrobimy, bo na środku też będzie jeszcze musiała być na górze izolatka. Okej, to sobie może zrobimy. Czy to było tak naprzeciwko siebie te kraty, czy nie? Chyba to było tak, żeby nie naprzeciwko siebie, jakoś w ten sposób. I z tego co mnie się wydaje, tam były po trzy z każdej strony. Albo mi się wydaje. Dobra, także też sobie zrobimy po trzy z każdej strony. O! Będziemy mieli sześciu więźniów. Ciekawe, czy aż tyle będzie w ogóle. Myślę, że no bez problemu. I tutaj będzie izolatka. Proszę bardzo. Ona tam też była takich w miarę no, większych rozmiarów, więc coś takiego będzie. No i tutaj mamy to wejście. Tutaj będzie stolik. Może sobie go damy akurat w tym miejscu, bo czemu by nie? Jeszcze była tutaj toaleta, ale jak zrobię samą toaletę, to nie wiem, czy będą z niej korzystali więźniowie, więc w sumie to. Czemu ja zrobiłem na tego, na pauzę? Więc coś takiego, no i też można by zrobić sobie to troszeczkę teraz dłuższe. Jakoś w ten sposób sobie to zrobimy. Tutaj będzie to pomieszczenie i prezentuje się to całkiem. Chyba tak to wyglądało. Tutaj będzie jeszcze oczywiście też wejście. Dobra, chyba wszystkie pomieszczenia wydaje mi się, że mam z głowy, więc teraz, żeby to w ogóle wykonać, to wezmę sobie, może nie będziemy sprzedawali udziałów już, mam kredyt 1000, to co początkowa, ale zrobimy sobie dotację, w sensie pożyczkę, 25 tysięcy na budowę tego, budynek ceglany. Tutaj sobie to zrobimy tak i tutaj na no, tą jeszcze izolatkę też to będzie musiało być. Zbudujemy sobie tu od razu też drzwi. Takie więzienne, duże sobie zrobimy. Proszę bardzo. No i teraz proszę mi to szybciutko zbudować. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jak to w miarę szybko ogarną. Zrobimy sobie w tym czasie jakieś przeszukanie. Myślę, że może być. O, proszę bardzo. Super. Idealnie. Idealnie. Akurat mamy jakiś tunel. Coś się stało. Coś dupło. Ale jest git. Okej. No także proszę mi usunąć. O, jeszcze to znaleźli. O, ile rzeczy poznajdowali. Bardzo dobrze, że zrobiłem to. Można by też ogarnąć użycie tej siły śmiercionośnej. Wo. Szybkie zamieszki, ale się ogarnęły. Tylko tutaj mi jeszcze 20 śmierci. Proszę mi się tam udać szybciutko. No i pyk. Ale jeszcze raz, bo tutaj mam jeszcze cały czas na czerwono. Dobra. Ogarnięte. Trochę to mnie będzie kosztowało. 3000? Aha, no nie dziwię się, skoro tyle więźniów nagle zabitych zostało. 20! Ja cię kręcę, ale się
zadziało. No nie dziwię się, nagle zostali obudzeni. No i pewnie dlatego, że nie uciekli z więzienia, no to trochę się zdenerwowali. Nie dziwię im się, szczerze mówiąc. Mamy już ogarnięte? Tak, mamy ogarnięte. Damy sobie też od razu wyrok śmierci. 10 tysięcy... Matko, nie stać mnie? O, matko jedyna. Ale musimy sobie i tak jeszcze zrobić personel, czyli prawnika. Za 5 tysięcy... To jest drogie, ale to się opłaca. Tylko jeszcze musi być gdzieś jakieś biuro dla niego. Zrobimy sobie budynek ceglany. Czy nie ceglany? Nie, bo tu mamy takie, to damy sobie betonowy. Tutaj będzie jeszcze kolejne biuro, tylko żeby mi zbudowali tu po środku, to muszę sobie zburzyć tą ścianę. Dobra, także mamy to ogarnięte. I co, no to ja mnie teraz znowu mnie nie stać. Kto by się spodziewał. Zwiększymy sobie, ale nie, bo ja sobie jeszcze mogę wziąć blok więzienny za 10 tysięcy. Dobra. Dobra. To akurat spoko, wyrok śmierci. Jeszcze musi mieć biuro, naprawdę? Po kiego grzyba mu biuro? Po co mu to biuro? Po co? Po co mu to biuro? Może na razie bym sobie zwolnił kogoś, żeby mi się zrobiło biuro? Mogę cię na chwilę zwolnić? Ty będziesz jakoś bardzo zdenerwowana, jak cię usunę? Jak cię zwolnię? Jakoś to straszna była strata? Nie. Dobra. Także niech będzie. Niech będzie. Prawnik sobie zajął, a tutaj już budujemy dla księgowej. Nowiutkie biuro pachnące jeszcze będzie. Dobra. Więc to w sumie niech mi jako pierwsze ogarną, bo to jest ważniejsze. Kiedy mi przyjdzie kolejny transport więźniów? Za 20 tysięcy dostanę. Ej, powiem wam, że to się opłacało, że zrobili tą burdę, bo dostaniemy 20 tysięcy. Bardzo dobrze. Z tego co wiadomo, prezenter został zwolniony. Okej, także więźniu mogą być znowu radia. Mimo, że ja chyba żadnych radii nie miałem, więc żadna strata. Dobra, za chwilkę będzie kolejny transporcik. Oj. Wczorajszy dzień był najgorszy był już wcześniej, także no problem prezes, nie przesadzaj. Straciło życie, nikt nie zginął. Konsekwencje karne, no mam nadzieję, że nikt nie zginie. Może sobie lepiej wyłączę to użycie śmiercionośnej siły? Każdy na tym skorzysta. Akurat znowu fajnie, że przez połowę tego czasu, może nie, ale jakąś część, akurat będzie... Jest noc, więc raczej się nic nie wydarzy, więc git. Dobra, tu możemy sobie już zrobić drzwi do tego. Oczywiście dla personelu sobie tutaj zrobimy. Brak pieniędzy. 10. Dawać mi tych więźniów, dawać te pieniądze. Gdzie pieniądze są zaraz? Halo. Godzina 8. Dostawę proszę. Czemu pieniędzy nie dostałem? A ej! Halo, pieniądze! 20 tysięcy miałem dostać za to. O, teraz dopiero, ale spóźnione. Co my tu mamy? W kuchni wybuch? No pewnie, no jeszcze. Na szczęście prawdopodobnie mi to powinno ugasić. Albo i nie. Albo i nie. No chodź ta tutaj. No nie jeden. A szybko. No nie, jeszcze kolejne koszta. Super. Super, akurat wybuchło w takim miejscu, gdzie nie mam tych zraszaczy. Dobra, nara. Mordeczki, w ogóle długie macie te węże. Serio. Aż przez ściany przechodzą, super. Okej. Także korzystając z oka... Może to już mamy odblokowane się 5 godzin. Żebym tylko nie zbankrutował z tego wszystkiego. Ściany ceglane sobie tu oczywiście zrobimy. Póki mnie oczywiście stać. Jeszcze 9 godzin musimy wytrzymać. A boję się, że przez ten pożar mogą żarcia nie dostać i będą problemy. Boję się.
Więźniowie są nieco niechlujni. No to niech się myją, co ja wam poradzę. Co ja wam poradzę? A tu będzie biureczko i na razie... A tu jeszcze będzie musiało być też wejście sobie zrobimy do tego wszystkiego. Dobra, dawać mi te 5 godzin jeszcze. Godzinka, dobra, 1,5 godzinki i będziemy to mieli ogarnięte. No, jeszcze minuty. Raz, dwa, no. I mamy wrok śmierci, dobra. Mamy wrok śmierci. Możemy teraz sobie zrobić tak. Pomieszczenia i co ja tutaj muszę... Sala gimnastyczna. Serio? Aż tak? To bez przesady. Egzekucja. Krzesło elektryczne. Egzekucja. Krzesło. To jest pewnie drogie. 5000. A, to jest na dwie. Oj. Myślałem, że to jest 3x3. Czemu to jest takie małe? Ale w sumie. W sumie spoko, dodamy sobie tu jeszcze ławkę, która też chyba była tam. Więc w sumie żadna strata. Albo stół sobie damy, o! Dobra, będzie tam stół. Także może by to bardziej zrobić z tej strony i... Nie, będzie tak. Dobra, także mamy to ogarnięte. Tu jeszcze ławeczka. W ten sposób. Damy sobie stół, mimo że niepotrzebny, ale niech będzie. Na gąbkę. O, mamy stół. Będzie stół na gąbkę zrobiony. Okej, także mamy to zrobione. Tutaj jeszcze póki mam pieniądze. Od razu też sobie wyznaczę cele. Tutaj. Obiekty. O, takie właśnie okno bym sobie zrobił tu. Czemu tak jest? Jakby się coś paliło cały czas, halo. Czemu taki dźwięk? Ha, bo to od tych samochodów, dobra. Luksusowe jakieś tam okna były jeszcze, bez przesady. Także mamy to. Drzwi więzie. Luksusowe okna, ja chcę drzwi więzienne. Na razie niech mi to zbudują w ogóle. Podłączymy sobie to jeszcze do prądu oczywiście. Okej, prąd tutaj powinien już wtedy wszędzie być. Damy sobie jeszcze w ten sposób. To też może być na razie otwarte, tryb drzwi otwarte cały czas. Lecimy sobie tak, z łóżkiem. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Będą łóżeczka. I toalety. Tu, tu. Oni tam w ogóle mieli toalety? Nie widziałem, ale chyba miały tam. Nie no, muszą być toalety. Dobra, także łóżko było właśnie w ten sposób, z tego co kojarzę, przy ścianie. Także to jest ogarnięte. Do tego jeszcze drzwi. Musimy to wszystko, nie takie drzwi, bez przesady. Dobra, i akurat już nie będę miał pieniędzy prawie na nic, chyba że mi jeszcze wystarczy jakimś cudem na podłączenie wody. Co może być ciężkie. Okej. I tu. Tak. I tak. Dobra, jakoś się udało. Jakoś się to udało ogarnąć. Tutaj sobie jeszcze, żeby nie pouciekali. Grę możemy sobie tam uruchomić. I póki mnie jeszcze stać. Ogrodzenie oczywiście. To tu mamy już ogrodzenie, więc nie trzeba. Ale kawałek muru. Bo tu mi się cały czas jeszcze był jakimś cudem płot, ogrodzenie zamiast zwykłego tego. Dobra, także mamy to ogarnięte. Zaostrzone. Czy już mogę sobie uruchomić transporcie. Transfer więźnia. Okej, co to jest ten transfer więźnia? Kategoria więźniów w transporcie. Rozmiar puli, liczbę więźniów. Możesz zastosować suwaki, aby do czasu pojawienia się... Aha, no to transfer, dobra, no to... te pieniądze mnie przekonały. Wyrok śmierci na razie jeszcze nie ma, ale te sobie włączymy, jak coś się pojawi. Dobra.
Okej, mamy za to 2,5 tysiąca za jednego, więc fajnie jakby było ich trochę więcej. Transfer więźnia, 15 tysięcy dostanę. Super. Minimalny, zwykły transfer. Dobra, czyli przyjedzie ktoś. Więc fajnie, bo będzie za to niezły hajsik, co mi się podoba. Więc jak najbardziej, nie widzę przeciwwskazań, żeby tego tutaj miało nie być. Wymaga wejścia, aha, bo ja wtedy nie miałem pieniędzy na zrobienie wejścia, dobra. Stówę takie drzwi? Pokręciło? Halo, jakiś hajsik, coś gdzieś mogę dostać? Co jest? Co się dzieje? Proszę mi tutaj iść, mordeczki. No i po zamieszkach. Bardzo fajne zamieszki, takie to ja lubię. 15 śmierci. Nice. Czemu to jeszcze na czerwono jest, ej? Się zdenerwowali. A pokażcie mi potrzeby więźniów. Nie ma tragedii. Okej, to jest, no może mogłoby być lepiej, szczerze mówiąc. Mamy trochę mało prawdopodobnie strażników, bo zaciukali. Troszeczkę. Dobra, ale... aha, bo tutaj w ogóle nie ma dojścia. Nice. Zbóż ściany. Tu musimy sobie usunąć. No, bo teraz powinno być bajlando. Okej, mamy trochę na minusie, ale 30 tysięcy. No się nie dziwię, bo ja mi tyle ludzi po... jak tyle ludzi walnęli, to się nie ma co dziwić. 17 śmierci dzisiaj. Mamy jeden transfer, sporo. A nie ma jakichś chorych psychicznie jeszcze? Już mam maksymalną ilość, szkoda. Szkoda, że też nie ma żadnego wyroka śmierci. Albo ten najwyższy rygor sobie jednego wziąć za 32 tysiące. Ale myślę, że to nie jest warte 1000 dolców więcej. Dobra, tu już widzę, że się wszystko powolutku buduje. Jak tylko dostaniemy hajsik, to będziemy, moi drodzy, budować. Ten się jeszcze, widzę, chłop zamknął. Na przerwie jest, no bardzo fajna przerwa, powiem wam. Dobra, mogę wziąć sobie jakąś dotację, coś gdzieś? Nie, pomoc rządowa, program nauki, na razie nie mogę. Mogę sobie tylko pożyczkę zmniejszyć, więcej też nie mogę. Więźniowie są brudni. No to przecież mają czystą ten piżamę, z tego co widzę. Nie wiem. Coś chciałem, aha, chciałem zrobić drzwi, bo na szczęście mnie stać już. Tutaj sobie wszędzie porobimy takie dla personelu. Tu będzie właśnie wejście. I dla odwiedzających tu będzie wejście. Dobra. Tak to będzie wyglądało. Jeszcze wody nie macie? Czemu? A temu, dobra. Kawałek rurki jeszcze akurat miałem. To już też woda będzie. Prąd też raczej powinien być, jak się to zrobi. Tu może być problem. Dobra, damy sobie to w ten sposób. Trochę dookoła, ale to tak musi być, bo tutaj nie ma dojścia. Bo jest ta ściana, której w sumie już nie musi być, ale... Dziwne jest to, że teraz nie dzwoni mi ten naczelnik, czy tam ktoś, prezes, że to był najgorszy czas w więzieniu. Tu mi się jeszcze, widzę, stołówka usunęła. Troszeczkę. Dobra. Dostałem 30 tysięcy. No jestem w niebo wzięty. Bardzo fajnie. Więźniowie do zwolnień warunkowych zostaje wkrótce zwolniony, więc też będzie za to hajsik. 15 gości w 10 grupach. Raporty incydentów. Zróbcie mi te łóżka, halo. Halo, mordeczki. Podnieś liczbę więźniów. To jest też do zrobienia. Pytanie, kto się teraz nimi zajmie? Można by sobie trochę też więzienie rozbudować. Zrobię sobie jeszcze jedną pokój socjalny. Bo tu jest za mało trochę, taki jeden pokój, żeby było. Szybkie budowanie, niestandardowe. Klonuj. Sklonujemy sobie. Co? Za całe to 2300? Serio? Chyba nie.
Mogę sobie to obrócić. Dobra, wejście mamy z tej strony, więc przypuśćmy. O, super. To jest tak, tak? W ten sposób, to jest w tej odległości, tak. Proszę bardzo. Mamy kolejny pokój. Socjalny będzie mógł być w tamtym miejscu i tam też będziemy się w górę, myślę, rozbudowywać. Czemu te prądu nie ma? Prądu nie ma, bo ktoś zrobił te. Po pierwsze, w ten sposób, a po drugie, kto wymyślił w ścianie lampę? Zamurowali mi lampę. Dobra. Woda, bo tu jeszcze widzę brakuje. Kawałeczka rureczki. Jestem ciekawy bardzo. Zaostrzony, zwykły. Dawać mi ten wyrok śmierć. Naprawdę. Co tutaj jeszcze trzeba zrobić do tego wyroku śmierci? Tam tylko chyba egzekucja była potrzebna, nie? Egzekucja i tyle. Biblioteka, dział pocztowy. O, dział pocztowy jeszcze by wypadało sobie zrobić. Ej, bo tego też nie mam. Można by sobie zrobić pocztę. Gdzie by pocztę zrobić? Tutaj może być poczta. Tu taki będzie kącik właśnie pracy i odpoczynku pracowników. Dobra, możemy sobie zrobić tutaj pocztę. Chyba, żeby taki budynek walnąć i żeby była poczta. Bo tu jaką mamy środek idealny. I kilka pomieszczeń. Jakąś pocztę, jeszcze jakąś pralnię, bo tam widzę, że nie wyrabia. Dobra, niech będzie taki budynek. Oczywiście ceglany. 6000. Teraz mają trochę roboty. Pokażcie mi personel, ile mi zabili strażników. Ej, nawet nie. Bardziej zginęli więźniowie. To akurat żadna strata. To akurat spoczko. Pokażcie mi potrzeby personelu. No nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Tu sobie jeszcze, jak mamy to puste pomieszczenie, to zrobię sobie tam schowek po prostu. Żeby sprzątali. Praca więzienna. Niech każdy więzień cokolwiek robi, bo się obijają. Czemu nikt tutaj nie wywozi tych? Czyżby jest mało robotników? No teraz są zajęci, to się akurat nie dziwię. Mamy 40 robotników. Ale sporo z nich jest też na przerwie, bo 40% może być na przerwie. Dobra, można by sobie tu przydzielić jakiegoś strażnika. Do tego jeszcze zrobimy sobie ściany. Drzwi. I tutaj wszędzie dla personelu raczej bym zrobił. Dobra. Także tak to wygląda. Tędy teraz widzę mają swoje przejście kolejne. Gdzie? O, no nie. No tak się nie będziemy bawić. Skąd? Tu jest kukła. Tu jest kukła. Jedna osoba, tak? Uciekła. No daleko akurat nie miała. Nie dziwię się. A to ta ucieczka, dobra. Postrzelali, ale chyba nikt nie trafił. Można i tak. Tam wymaga... A czemu tego nie budują? No to bym jednak chciał w pierwszej kolejności, szczerze mówiąc. Dobra, zielona mila była dlatego, że tam była podłoga zielona. Wapień... Mogę to tu zrobić? Mogę to zrobić. Dobra. Mamy zieloną milę. Ona chyba była wszędzie zielona, z tego co mi się wydaje. Tutaj sobie to całe takie zielone zrobimy. Bo pasuje, bo tu innego fajnego nie ma. Tu są jakieś dywany bez przesady. Cele w środku możemy sobie zrobić z takich kratownic. Na przykład. O ty panie, zaragotu zrobimy. Czekajcie, personel. Już byś chciał. Dobra, mamy tu trochę więcej strażników zatrudnionych. Drzwi mi tutaj niech poogarniają. Oj, bo tu mi się przenieśli więźniowie teraz stąd. Nie za bardzo o to mi chodziło, ale póki co, to wydaje mi się, że mogą być. Bo nie mam tu tutaj innego zrobić. Tu będzie, powinno być biurko w tym miejscu, ale będzie w tym miejscu. Regał na książki.
to myślę, że nie za bardzo. Ale można by, tam chyba nie mieli, ale ja im zrobię. Czy no to nie wiem, gdzie oni się tam myli, szczerze mówiąc. Zrobimy im tutaj te natryski, żeby nie musieli ci wychodzić za bardzo. Jeszcze można by tutaj jakąś stołówkę zrobić. Ale stołówkę możemy w sumie tutaj zrobić, o. Po czemu by nie? Tylko pytanie, jak ona musi być duża, ta stołówka. Czekaj! Robię teraz, hopie, dyrektorze jeden. Zajęty jestem. Co się dzieje? Właśnie sprawy, gangu. Dobra tam. Niech se będą gangusy. Krzesło. Oni tam mieli fajne krzesło. Nagrobek. Czemu mogę zrobić 100 nagrobków? Po co? Mogę zrobić cmentarz więzienny? To jest ciekawe. Okładkę nawet. Co? Jakie tutaj podchodziły rzeczy? Pomnik mój. Zrobili pomnik. O, fajne krzesło. Będzie pasowało do tej zielonej mili. Dobra. Tam chyba też było podobne. Tego co mi się wydaje. Stylowe biurko. Będzie zwykłe biurko. Znaleźli podkop? No, daleko to się mówię. Daleko to on się nie nakopał. Całe szczęście. Dobra, także mamy to w miarę ogarnięte. Wow, jak mi... Aha, już wiem za co. Za to pomieszczenie socjalne. Takie rzeczy. Mamy jakiegoś więźnia? Coś? Transport więźniów? Nic. To jest dobre. Za 400 tysięcy bym dostał 100 minimalny rygor, 100 zwykły, zaostrzony i chory psychicznie. To powiem wam, że to kusi. To bardzo kusi, ale no nie za bardzo. No ja bym chciał ten wyrok śmierci, ale to będzie chyba, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ważne, że mamy to już tutaj fajnie ogarnięte. Izolatkę sobie jeszcze zrobimy. Tutaj. I drzwi do izolatki. Nie w tym miejscu. Tu. Proszę bardzo. Także, no i będzie fajnie zielono. Mamy zielono, bardzo fajnie. Okej. Także prezentuje się to całkiem. Zielona mila, jak się patrzy. Myślę, że w kolejnym odcinku coś przyniesie już jakiegoś więźnia. Bo w tym, moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie, pa pa.